I witam w Zagrajmy w Fallout Tactics. Zakończyliśmy ostatnio na tym pomieszczeniu tutaj misję w Macomb. Zrobiliśmy przerwę. Nie wiem, czy ten bandyta jest już ograbiony. No nie był ograbiony, właśnie tak mi się coś świtało, że nie jest, że go nie dotykałem. Teraz podniosę przedmioty, które on pozostawił. Idziemy do góry, nie wiem, czy się ten pojazd całkiem nagrał. Chyba nie. Taki panopek mnie widzi, a czemu już prawie nie żyje? Tak mocno brawa od moich? Niechcąco? Ja się nie spodziewałem, że nie zobaczę kogoś tam po tej drugiej stronie ulicy. Jeszcze jeden tam będzie, chyba. Coś tam widziałem wcześniej na mapie. Tam jeszcze kogoś widzą. O, jeszcze jeden cywil. Pozostanie przy życiu tym razem. No, otworzyłem sobie przejście. Teraz zejdziemy na dół. Najpierw pójdę tam. Tutaj na pewno będzie jeszcze jeden koleś. No właśnie. Berwał. Trochę podbiegł. A jeszcze jeden jest. Ale serio, to on tak za bardzo nie trafi z takiej długości tak naprawdę. Dobrze. No ty... O, zero! Kurde. Tego to się nie spodziewałem. Czy będzie zero? Podejdźmy trochę bliżej. Ale kurde, gra się przycina, jak znikają te różne tutaj elementy krajobrazu, nie? To tak się zaczęło się nasilać w momencie, kiedy zmieniłem tą rozdzielczość na szerokokątną. Ale być może ta misja jest po prostu taka niewdzięczna, że jest dużo tych elementów właśnie takich. Może późniejsze misje będą łagodniejsze, jeżeli o to chodzi. Już za daleko poszedłem, nie ma ruchów. Teraz serio mu przewalę. Pięknie zginął. Do ataku! Luneta nie ma ruchów, to sobie kucnie. Strzywacz wręcz się położy nawet. Też już nie ma ruchów. Kra, kucnij sobie i strzelaj. No i się jeszcze położ w takim razie, skoro możesz. Tak samo Trixie. Koniec tury. On sobie nie trafi. To był kiepski bandyta. O, zostało tutaj coś. No niestety, konsekwencja grania w grę w sposób, jaki nie został przewidziany przez twórców gry. To jest po prostu... Ja to akceptuję, no, że takie rzeczy się dzieją czasami. Przez to. W niczym to nie przeszkadza, może trochę rozpraszać. Za daleko. Zniknęły mu zwłoki z pola widzenia. Jakaś dziwna kolizja zadziałała. I świr jest, powiedzmy, że przeciążony, także teraz już kra będzie zbierać przedmioty. Jak widać, można się jednak zapchać tutaj w tej grze, podnosząc wszystko, co się da. Widzę tam kolesia. Nie wiem, czemu on nie strzelał do mnie. To tylko draśnięcie. O 3 punkty wytrzymałości. It's just a flash. Teraz powinien dać mu zastrzyk, żeby wstał jeszcze i strzelał dalej. Ciekawe, po co oni w ogóle tutaj są ustawieni, bo... Znaczy wiadomo, że zawsze można ich zabić dla przedmiotów i punktów doświadczenia. No i tak naprawdę, no, nie wiemy, gdzie są te okulary, także no szukamy tych okularów cały czas, tak? Rzekomo. Że ja mniej więcej wiem, gdzie są te okulary. I one nie są tutaj.
w tym rejonie. No ewentualnie po prostu, nie wiem, no, w celach eksploracyjnych tu jesteśmy. Po tamtej stronie już byłem. Także idziemy teraz tu. Jest jakiś zdecydowany, nie wiem co nawet. I do tego cywila już zaczęli strzelać. Dobra, skoro chcecie go zabić koniecznie. Ja nie chcę. Kamieniami rzuca we mnie. Żałosny jestem. W końcu mu się te kamienie skończą. On się naprawdę prosi o strzała z karabinu. Nie chcę tego robić. Skończyły mu się te kamienie? Skończyły się kamienie. Tutaj jest mina. Zatrzymaj się. Mina T45LE. Czy jesteśmy lepsi w tym? 83% mamy. Czy tu jest sobie książka ucząca? No nie, no ten bibliotekarz miał taką książkę. Spróbujemy. Łap. Rozbrojone. Aha, ha, ha, ha. Udało się. A tej miny już żebym nie wygrał. Wjechałem po prostu na nim. Bardzo mocno zabolało ten samochód. 62 punkty obrażeń. No właśnie. Są dwie, aż trzy. Wygląda niebezpiecznie, to nie będę rozbrajał. Wygląda niebezpiecznie, to też nie. Trzeba się jakoś tych min pozbyć. Oj, masakra jest. Dużo osób do mnie zaczęło strzelać nagle. Bandyta pudłuje, całe szczęście. Wycofajmy się. Tak, żeby przestać strzelać do mnie. Powiedziałem, żeby przestali do mnie strzelać, ale nie chcą przestać. Jeszcze muszę się wycofać. Teraz jak te miny rozwalić? Co? Kałachem? Nie można tego zrobić, bo kliknąłem lewym, a trzeba było prawym kliknąć. No. Wygląda to, że kałachem można je zastrzelić. Ewentualnie może tymi pociskami przeciwpancernymi by się dało, co? To może jest niezły pomysł nawet. Przestań strzelać. Tylko jakie teraz właśnie załadować broni, nie? To jest ciekawe pytanie. Amunicja. Kto to ma? Te mają obrażenia plus 60. A te mają przeciwpancerne są. No załadowałem. Chyba lepszy będzie kałach po prostu jednak. Świr. Źle wcisnąłem. Klawiszologia trochę się tutaj może pomylić w tej grze. Tak, kałach spełnia się znakomicie tutaj. No jeszcze te głupki strzelają. Dobrze, połóż się, może to uchroni cię przed strzelaniem. Jakbym mieli 0%, to nie będą strzelać, nie? A jednak strzelają. Dobrze. Ach, koniec tury. Tak blisko tej miny leży, nie? Trochę. Może serio spróbujemy co zaraz strzelić do tej miny?
bo nie chcą wybuchać coś. Chociaż przy odrobinie szczęścia prawdopodobnie przebiłbym się tutaj, znaczy prześliznąłbym się. No strzelaj. O, dobrze, 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 podchodzi. Tak, właśnie tak chciałem, żeby tak było. Liczyłem na to po cichu. Nie ma co liczyć na to, że mu się skończy amunicja, bo ma dużo będzie po prostu czekać bardzo długo, nie? Wycofam się po prostu. Dobra, wejdźmy. Przeładujmy wszystkimi bronie. Tu też. I zaraz jedziemy dalej. Ty nie musisz korzystać z tej amunicji w tej broni, ponieważ ta amunicja jest zupełnie nieprzydatna na tych przeciwników, których spotykamy w tym miejscu. Przeklęte ostrożne dranie? Tak powiedział? Dziwne, nie? Dziwny tekst. Rebeko, strzelaj. Luneta całkiem nieźle już celuje. Bandyta nie żyje. Enter. Włączyłem tryb turowy. A zrobimy tak. Kto ma serię? Nie, nikt. Ok. 2%. To bez sensu jest strzelanie. Nie? To jest strzywa, że ma większą szansę, że trafi. Koniec tury. Tego pana można by rozjechać, bo leży akurat na drodze. W słonia też by nie trafiła. Było napisane, że pudłuje. Dobra. Zero. Okej, koniec tury. Może na takie misje, gdzie nie ma jakby zbytnio, znaczy jest dużo walki na dużej odległości, to warto jednak wszystkich wyposażyć w takie bronie typu właśnie karabin myśliwski. Bo Trixie tak naprawdę się nie przydaje w tym momencie. Mam gdzieś taką broń jeszcze w ekwipunku? No mam, dobra, bierz do ręki ją. Co to kurde było? Postrzeliła mi samochód nawet. Wyszła nie wiadomo skąd. Widzę 39%, to mi się aż nie chce strzelać po prostu. No, Trixie będzie teraz przydatna przynajmniej. W pewnym stopniu. Tu jest pulas. Ojejejejej. Mało zadał obrażeń akurat. Ile? 11 dokładnie. I to jeszcze trafieniem krytycznym. Trixie by się przydał jeszcze ten punkt zręczności. Miała być 9 wtedy. I to by jej dało 3 strzały. Nie może się skradzać, ponieważ tu jest ten cywil, który ją widzi.
Ups, nie ma litości, ale też nie ma i siły. Granaty miał, zwykłe. A ty? Też miałeś granaty? Też miałem granaty. Dużo granatów będę miał. Obłowię się w granaty. Dobrze, jest mieć dużo granatów. Jeszcze tam jednego widziałem. Czemu za daleko? Bo jest... Na suficie on jest jednak, tak? Znaczy na dachu. Połamie ci wszystkie kości. Nie zrobi tego. A teraz już na pewno tego nie zrobi. Dobra, podejdźmy tutaj. W kiblu ktoś będzie? Nie, w tym kiblu nikogo nie ma. Tutaj kibel płonie w ogóle. Zrobili sobie tam ognisko i smażyli kiełbaski. Tutaj jest drabina, którą można by wejść na górę i ograbić tych cywilów. Oni chyba będą mieli steampaki. Może warto to zrobić. Tylko, że to oczywiście oznacza śmierć tego cywila, który tam stoi na dachu. Ponieważ on podejdzie i będzie trzeba go zastrzelić. Kto postrzelił mi krę? Nie wiem, kto, ale uciekaj. Nie wiem, kto do ciebie strzelił. Tu jest. Do Hamra, szybko. Zrobię już ten tryb. Hammer otrzymuje jeden punkt obrażeń. To straszne. A bandyta otrzymuje mnóstwo punktów obrażeń. Dobrze. Strzywaczu, teraz ty się przydasz. Użyj swoich umiejętności. Zaszyj krze dziury po kulach. To tylko powierzchowna rana. Tutaj jest rozlany kwas. O, lopara miał. Czy wejście w ten kwas spowoduje ból? Nie, ale może spowodować napromieniowanie? No nie spowodowało. Co w ogóle kwas robi? Tutaj jest skrzynka, otwórzmy ją. I są i okulary. O! Para okularów korekcyjnych. Tak, korekcyjnych. Zatem wróćmy się do bibliotekarza, który znajdował się aż tutaj. Tym razem strzywacz pójdzie do tego bibliotekarza i od razu kupimy tę książkę na wypadek, gdyby znowu się nie dało z nim porozmawiać. Dobry tekst. Mam mnóstwo przyjaciół chyba na cmentarzu. Ale drift. Dobrze strzywać. Zobaczmy, co ty tutaj masz. Jakby co, to będziesz miał czym przehandlować? No masz jakieś takie bronie bezsensowne, także być może na tych blaszek nie będzie trzeba wydawać, tylko się mu da po prostu jakiś tam przedmiot. Jeszcze dalej? Aha, ale okularów nie dostałeś. No to trzeba się wrócić.
Nie odbyt jarzy, o co chodzi? Czy mam mu sprzedać te okulary? Może dajmy mu właśnie coś, co nie kosztuje fortunę. Nie wiem, wódu kosztuje fortunę z tego co widzę. Nóż. O, nóż jest stosunkowo tani. Zaoferuj. Może po prostu głównym bohaterem musi porozmawiać. No ale w każdym razie kupiłem książkę i jest to dobre, że kupiłem tę książkę. Od razu Trixie ją dostanie. Zobaczmy teraz, w takim razie. Spróbujmy sprzedać mu te bryle, po prostu. Może także właśnie trzeba postąpić tutaj. Zaoferuj. Wróciliście! O! O! Masz moje okulary, zobaczymy, czy są całe. W porządku. Dziękuję, przyjaciel. O, ale kolekcja blizn. Niech zgadnę. Zapuściłeś wąsy i chciałeś je przyciąć kosiarką do trawy. To tylko żart. Przeczytałem go w książce z dowcipami. Ale poważnie, dziękuję ci. Proszę, weź tę książkę na dowód mej wdzięczności. Jeszcze jedną książkę dostałem? Czy dostałem po prostu tą książkę, którą od niego kupiłem? Chyba tak. Jest to nie do końca dobrze zaprogramowane, no. Co tu dużo mówić. Dobrze, przeczytajmy w takim razie tą książkę, tylko najpierw sobie zapiszę, żeby się nie okazało, że ona się zmarnuje. Postać pułapki 83. Po przeczytaniu będzie 105. Doskonale. Być może teraz udałoby mi się te miny rozbroić zamiast je niszczyć. Ale to się już nie dowiemy tego, bo ich już nie ma, ewentualnie przy następnym polu minowym. Natomiast ten odcinek będzie zakończony w tym momencie i będziemy kontynuować grę w następnym odcinku.